Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kolejnym materiale. Co my tu mamy? Dzień żaby. Coś takiego wymyślili, nudzi mi się chyba, ale okej. Dla mnie bomba, dlatego że mam aktualnie 13 postaci. I z tego co wiem, można po prostu u niego wylosować sobie m.in. smocze runy, smocze łuski. Zobaczymy jak to pójdzie, bo jeśli to będą jakieś tam kupony, no to jeśli będzie trzeba wykonywać te eventowe questy, żeby gdzieś tam wejść, no to niestety podziękuję. Dobra, spróbujmy tutaj wejść. Prowadź. On ma 50 chyba level, to nie wiem czy to chyba nie dam rady. W sumie. Ale dobra, sprawdźmy. Czy ma 50 czy nie, nie wiem. 20, dobra. Elegancio. Na wszystkich 13 spróbujemy go rozwalić jak psa. Kluczyk. Jest i kluczyk, otwieramy. Aktualnie mam smocze łuski. Smocze runy 0, 6300 łusek. Zobaczymy jak będzie pod koniec. Co dostaliśmy? Potkę. Spoko. Nie będzie mi potrzebne, ale zawsze coś jak za takie gówno. Lecimy na następną postkę. Jesteśmy na hutence, żabka numer 2. Kluczyk, skrzynka. I co mamy? Teleportki do kryształowe groty. Będzie na persa. No i kolejny kluczyk. Co będzie? Złoto, czyli gównianie. Dobra, kolejne podejście, kolejna skrzynka. Otwieramy. I znowu miksturka, lecimy dalej. No i walimy dalej, jak hurtem do hurtem. Kolejny kluczyk. Tak jest. Trzeba skrzynka otwarta. I do werbin, spoko. Kolejna żabcia. Był swojak do werbin. Teraz liczy na runki albo esełki, chociaż runki bardziej. I co to jest? Kupon na wakacyjny los 2. Ja. Ciekawe czy na tą mokłę można się dostać, będę musiał poczytać. Lecimy z żabcią. Do skrzyneczki. Otwieramy. 50 smoczych łusek, ale nam bogato. Dobra. Było 50 esełek, teraz liczymy na coś lepszego. I co to będzie? Gówno. Może na następnym się uda. Dobra, to już jest zamynka. Następna będzie Zorza i Pandora. Po Pandorze już Pandorka będzie na deser na sam koniec. Czyli zostały znowu ta postka. Dwie postki. Na przedostatni świat Zorza. Kum kum. Wjeżdżamy w żabę jak... Co mamy? Spojek to właśnie przyłączy. Nawet nie pamiętam gdzie to było. Ale dobra, czas na Pandorę. No i dobra. Ostatnia Pandorka. Wchodzimy sobie do tego klauna. Jednak myślę, że będzie 13 światów, ale zapomniałem, że dwa mam niewyekspione. A to jest od 20 poziomu, aż. Dlatego no aktualnie jest 11. Możliwe, że to co 8 godzin chyba można mordować. Dlatego na pewno jeszcze zrobię odcinki z tego. Plus nie wiem jeszcze... A przez ile czasu to będzie trwało. Jeśli długo, no to kilka z tego zrobię odcinków. I znowu do leśnej przełęczy, gdzie to jest. Aha, tutaj koło Tornek. Czyli praktycznie teleport do Tornek. No i dobra, w tym odcinku to w sumie będzie tyle. Jeszcze się upewnię to kiedy ten event jest, jeśli długo no to może uda się coś fajnego trafić. Jeśli nie no to trudno, zawsze tam jakieś swoje czy inne gówno wpadnie. To co, ja wam polecam taką zabawę, tym bardziej że możecie sobie narobić postek do 12 za darmo i tak dalej. To co, do zobaczenia, cześć.